przestajesz zaskakiwać mnie. Spraw, by kolejny dzień znów dobrze skończył się. Będę kiedy tylko tego zechcesz z tobą każdy dzień. To dla ciebie bije moje serce, więc kochaj zawsze mnie. Za jeden uśmiech oddam ci. Świerkają wróbelki i udało mi się dowiedzieć, że nowy teledysk zapowiada grupa Harmonik do numeru Ogień i Woda. Teraz zobaczcie ten sam numer, ale w wersji koncertowej. No to rączki! Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły. Lato coraz to bliżej, a na takie letnie party weźmie nas już Teroski, żeby nam się nie ckniło Edek Dworniczek, który też zapowiedział premiera swojej solowej płyty. To już jesienią 2023 roku. A teraz przed wami wersji koncertowej Happy Land. W rytmie reggae. Kapitalny plan, aby rzucić wszystko w kąt i wyjechać właśnie tam, gdzie słońce, plaża, wody, toń. Nie potrzeba więcej nic. Letnie party, wino, taniec i śpiew. To nasz ha, ha, happy land. Żarty, przecież tańczyć nie grzech. To nasz ha, ha, happy land. Zabiorę ciebie tam. Co by było, gdyby tak zostać tam na jakiś czas? Letnim słońcem kości grzać, pięknie śnić nie jeden raz. Gdy wokół piasek i szum fal, nie potrzeba więcej nic. Letnie party, wino, taniec i śpiew. To nasz ha, ha, happy land. To nie żarty, przecież tańczyć nie grzech. To nasz ha, ha, letnie party, wino, taniec i śpiew. To nasz ha, ha, happy land. To nie żarty, przecież tańczyć nie grzech. To nasz ha, ha, happy land. Zabiorę ciebie tam.
I wszystkie rączki klaszczą! I uwaga! Letnie party! Iwo! Letnie party, taniec, wino i śpiew, to nasz ha-ha-ha-event. To nie żarty, tańczyć przecież nie grzech, to nasz ha-ha-ha-event. Zabiorę ciebie tam. Zrobiło się gorko, będzie jeszcze cieplej, bo przed nami 523 finał Listy Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl w Radiu Sud. To co, posłuchamy tegoż notowania. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się kolejne 523 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Trzy piosenki spadły ze swoich dotychczasowych miejsc, pięć poszybowało w górę i dwie pozostały na swoich miejscach. Proszę posłuchać, jak wygląda nasza gorąca top dziesiątka. Na 10 spadek Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. Na 9 w górę Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę. Spadek również na 8 Team Fabian, Zabiorę ciebie do gwiazd. W miejscu 7 Arkadia Band, Lawa, to nowy szlagier, który cały czas wspina się do góry. Na 6 również w górę Michalina Starosta i Marcin Janota, Wróć do mnie kochany. Na 5 spadek Bernadeta Kowalska, Śpiewaj z nami. W górę na 4 Edek Dworniczek, Moja nadzieja. Bez zmian na 3 Dawid Janiak, Apetyt na życie. Na miejscu 2 Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie, szlagier w górę. I bez zmian na 1 Bożena Mielnik, Tak bardzo chcę. I tak właśnie wygląda nasza gorąca top dziesiątka. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Gorąco Państwa pozdrawiam. Do usłyszenia. Na fotelu lidera w roli głównej utrzymuje się szlagier Tak bardzo chcę. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic. Po raz drugi z rzędu szlagier Tak bardzo chcę numerem 1 w Wielkopolsce. No to panie, panowie, czas i pora wziąć się w garść, bo za chwilę w naszym szlagierowym studiu zapowiadany gość Dorota Pacholarz, liderka zespołu Arkadia Band i podsumowanie premierowego koncertu, który to promuje dwupłytowy album Najlepsze AB. Świt, dobry wiatr, chwile złe będę obracał.
trzymam się w biegu, bo ja, kiedy patrzę w twe oczy, wierzę głęboko. I już za chwilę będą uściski, uśmiechy, pocałunki i to wszystko z kwestii tego, że gość w naszym szlagierowym studiu już jest. Liderka zespołu Arkadia Band, Dorota Pacholarz, razem z nami. Witam cię, Dorotto. Witam cię, Sebastianie. Troszkę jak jest zakatarzony, to się jednak nie będę mieć całować. Nie przejmuj się, bo ja też trochę, wiesz? Ja nie wiem, to chyba się udziela wszystkim. Witam państwa bardzo serdecznie. Dorota, premierowy koncert, który promuje twój... bardzo często godzą, że debiutancki, bo to taki debiutancki w sumie, bo z Arkadią lot już ile? Na rynku w ogóle muzycznym 25, na rynku szlagierowym
Szczerze mówiąc, no około 15. No, ale taki skład, bo ten skład jest dosyć mocno zmieniony. No 3 lata. 3 lata, czyli można powiedzieć w tym składzie debiutancki krążek pojawił się na rynku. Premiera tego krążka za wami. Tak jest. Można powiedzieć krążka i dyskietki, ale do tego wrócimy. Czasu na przygotowanie tego koncertu było naprawdę niewiele, bo od momentu propozycji, żeby zrobić taki koncert do samej realizacji, wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, ale powiedz mi, tak żeś se wyobrażała właśnie ta premiera? Szczerze, wyobrażałam sobie ją dużo gorzej. Naprawdę. Ja jestem osobą, która sobie zawsze, wiesz, poprzeczkę stawia wysoko. Ja to mówię chyba w każdym wywiadzie z razem z tobą. Mhm. I tutaj wydawało mi się, że też postawiłam tą poprzeczkę wysoko, a okazało się, że po raz pierwszy w życiu mogę z pełną świadomością powiedzieć, że koncert przeszedł moje oczekiwania i moje marzenia. Po prostu ja się teraz boję. Ja się boję, czy ja sama teraz będę potrafiła jakby zaakceptować, że jak na przykład pojedziemy teraz na jakiś koncert, który ktoś zorganizuje i on nie będzie wyglądał tak jak ten, to wiesz, to będzie takie przysłowiowe mech. Okej. Okay. A u nas, wiesz, powiem, ja wiem, że to będzie brzmiało, jakkolwiek bym się nie wypowiedziała, to będzie to nieskromne, ale no Boziu, to będzie sama prawda. To było wow, po prostu to było mistrzostwo świata. No i internet też na ten temat huczy, że tak, było naprawdę fajnie. W social mediach dosyć dużo filmów się pokazało, relacji. Do tego będziemy jeszcze wracać. Mhm. Dorota Pachola, że razem ze mną, razem z wami, więc zostańcie. Nie jeden patrzy w oczy me i myśli piękne oczy. Niech pioruny iskry dwie, więc nie daj się zaskoczyć. Jako liderka zespołu dokładnie też wiesz, co w duszy i w głowach grą twoich kolegów zespołowych. No i teraz właśnie chciałbym poznać, jakie były ich opinie na temat tego koncertu, po samym już koncercie, bo czy nie miałaś też tak, bo skoro tego też, że widziałaś, że to kurde, może nie wypalić, że będzie ciężko, że oni też kaś tam z tyłu głowy mieli, że to się nie uda? Wiesz co, to jest tak, że w grupie jest niby raźniej, prawda? Ale wiesz, to jest też tak, że każdy te same emocje przeżywa zupełnie inaczej i gdzieś tam następuje kumulacja tych nerwów i była taka kumulacja rzeczywiście w garderobie. Widziałam ten poniekąd taką trochę lekką panikę, czasem strach. Dziewczyny na przykład bały się tego, że zwyczajnie nie zdążą się przebrać, a przebierały się 4 razy na tym koncercie, miały na to tylko jakieś 2,5-3 minuty. I to nawet dosyć śmiesznie wyglądało na zapleczu, o czym też mogę powiedzieć za jakiś czas. I widziałam ten strach, widziałam też taką troszeczkę lekką niepewność u chłopaków. Wiesz, nad wszystkim czuwał też Marek jako realizator, tutaj szacun dla niego naprawdę, że to wszystko ogarnął. Ja podejrzewam, że wymiękłabym po 5 minutach, a ja starałam się być jak taka dobra matka i wszystkich, wiesz, łagodzić. I ja wiem, my się znamy przecież lata, nie? I wiesz, że ja jestem jak lawa, jak wulkan. No właśnie. A w tym dniu, słuchaj, ja nie wiem, co się stało. Ja poczułam takie coś w środku, że nie, ja muszę być opanowana. Choć mi też w pewnym momencie brakowało tego opanowania. Tak delikatnie już byłam na granicy, ale nie, postanowiłam, że to coś mnie, ten, nie wiem, ten stres, to wydarzenie, ta ilość tych zmiennych, które mogły się nie udać, była taka duża, że ja też się gdzieś tam poniekąd bałam, ale stwierdziłam, że ja będę na tyle silna, że nie będę tego pokazywała swoim członkom zespołu, ale mogę zdradzić i tobie, i państwu, że pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy zespołem, i to jest piękne, jak opadła kurtyna już po bisie i myśmy wylecieli, wiesz, jak patrzysz na scenę na prawą stronę, chwyciliśmy się tak za barki, wiesz, jak piłkarze, sami, tylko w gronie zespołu i powiem ci, wszyscy się trzęśli tak, wszyscy. Ja się cała popłakałam, makijaż totalnie spłynął, dosłownie wyglądałam jak miś panda. Dziewczyny tak samo, bo dopiero wtedy te emocje zeszły i wszyscy, naprawdę wszyscy powiedzieli jedno zdanie, daliśmy radę, kurczę, daliśmy radę. Więc dopiero wtedy mogli już puścić, wiesz, ten stres, to wszystko, czyli wiesz, to jest piękne, bo to pokazuje, jak zintegrowany jest ten skład. I jak to nie jest takie dla nich,
banalne, że wiesz, o tutaj dobra, dzień dobry państwu, wychodzimy na koncert, kończy się koncert i po prostu przychodzi nowy dzień, wiesz. No właśnie. Nie, ale to jest przeżycie. Ale Dorota, zobacz, jakby produkcja, którą miała miejsce podczas premiery tego, pokazuje, że może inaczej, tego samego rodzaju produkcje na co dzień, z nimi zmagają się artyści typu, nie wiem, Dawid Podsiadło, Dawid Kwiatkowski. Na śląskiej scenie to jest nowość. Tak. I mamy jeszcze jedną rzecz, którą trzeba tutaj głośno powiedzieć. Mamy znacznie mniej ludzi niż na przykład właśnie wymieniony przez ciebie Dawid Podsiadło. On ma do wszystkiego sztab ludzi, no właśnie, którzy i teraz moje stoi. Pytanie, czy wydaje ci się, że zespoły nasze są na tyle już gotowe na to i są w stanie udźwignąć, bo jak sama Godosz, po godzinnym koncercie, czy tam godzina z hakiem, kumulacja tych emocji była taka, że wszyscy mogli odetchnąć dopiero w momencie, kiedy kurtyna opadła. A tych koncertów na przykład trzeba by było grać piątek, sobota, piątek, sobota, piątek, sobota, wiesz, z takim samym natężeniem, z taką samą, bo wiesz, o co chodzi. Dzisiaj ten koncert nie wygląda każdy z waszych czy innych artystów śląskich tak jak ta produkcja, która miała miejsce ostatnio w Chorzowskim Centrum Kultury. Szczerze powiem ci, że nie wiem. Może znalazłoby się kilku wykonawców, którzy by to udźwignęli. Ja życzę tego wszystkim oczywiście. Ja też nie należę do osób takich, wiecie, kruchych, w sensie, że raczej odbierają mnie ludzie jako osobę mega twardą, taką trzymającą, wiesz, te nerwy na wodzy. A jeżeli ja się już naprawdę popłakałam i to tak mega, to znaczy, że to są takie emocje, których, powiem uczciwie, przez całe 25 lat no nigdy wcześniej nie doświadczyłam i to się stało tutaj na koncercie i pamiętam, jak wychodziłam z tej sceny już po tym przytuleniu takim zespołowym, napotkałam właśnie producenta listy śląskich szlagierów i mogę zdradzić, co mi powiedział, pierwsze słowa. Chcesz wiedzieć? No chcę, no ciekawy, że jest. Powiedział takie zdanie, że muzyka się obroniła, a to chyba jest najpiękniejszy komplement, jaki mogłam usłyszeć. I no bo w całym tym jednak show, które uczestniczy i towarzyszy temu wszystkiemu, jednak najważniejsza jest ta muzyka. Tak, to prawda, ale wiesz, ta otoczka też dużo daje, bo oczywiście, jak jest połączone światło i dźwięk i widz to widzi i wiesz, i był wcześniej na jakimś innym koncercie, którym no tak nie wyglądał, no to ja podejrzewam, że widzowie teraz będą mieli to samo co ja. Że ja pojadę na koncert, który ktoś zorganizuje i on nie będzie tak zorganizowany i już będę miała właśnie, tak jak powiedziałam, takie no fajnie, okej. Okay. A widz też będzie teraz oczekiwał, żeby to szło do góry, czego ja bym sobie naprawdę wymarzyła. No właśnie, chciałem się cię zapytać. Ale poczekaj, bo jeszcze ci przerwę na chwilkę, bo zapytałeś się, czy udźwigniemy to. Ja powiem tak, że powiem na przykładzie naszego zespołu. Nam było ciężko i to powiem uczciwie z ręką na sercu, że nam było ciężko i ja się cieszę, że mimo, że mieliśmy do tego wszystkiego o wiele mniejszy sztab ludzi, to daliśmy wszyscy wspólnie radę. Ja nie mówię tylko o zespole, ja mówię o technice, ja mówię o producencie programu i tak jak sam jeszcze zauważyłeś, ten czas był bardzo krótki, no to wręcz było niewyobrażalne, żeby to wszystko zgrać ze sobą. Do tego czasu, do tego wszystkiego tak. Jeszcze wrócimy, ale krótko bym chciał ciebie jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do następnego pytania. Życzyłabyś sobie, żeby każdy z koncertów Arkadii wyglądał tak jak ten w Haceku? To jest po prostu moje marzenie. Wiesz, ty o tym mówisz, a ja już zaczynam, wiesz, ja mam gęsią skórkę w tej chwili, nie wiem, czy państwo widzą, naprawdę. I ja już zaczynam mieć łezki w oczach, bo te emocje po prostu, jak sobie przypomnę, to było, no to tego się nie da w żaden sposób opisać. Wrócimy do tego zaraz. Emocje, emocje, jeszcze raz emocje. No i będzie ich jeszcze więcej. Zostańcie. Gdy zechce, będziesz tonął. No i pytanie, czy warto było w ogóle podjąć ta rękawica? Pewnie, że było warto, no ja bym powtórzyła drugi raz i trzeci i to jest, tego się właśnie obawiałam, że jak, bo ja tak jak mówiłam, że ja już sobie poprzeczkę postawiłam wysoko, a to przeszło moje najśmielsze oczekiwania i teraz boję się samej siebie, że będę chciała za każdym razem mieć tą poprzeczkę już tak wysoko, że teraz
No tak jak ci mówię, że jak coś będzie już troszkę mniej, to już to nie będzie to, nie? Już będzie człowiek dążył do tego, a przynajmniej znam siebie, że ja mam taki charakter, no niestety, że będę chciała po prostu iść cały czas do góry, do góry, do góry i gdzieś tam, no może trochę nieskromnie powiem, no tworzyć te trendy nowe. Chciałabym, żeby to zaistniało na tym naszym rynku szlagierowym tak mocniej, prawda? O nowych tworzonych trendach zaraz, ale jeszcze mi powiedz, bo wspominałaś, że stałaś się takim wygaszonym tym wulkanem, taką ostoją. Tak, na zapleczu, oczywiście na zapleczu, ja nie mówię tak, o scenie, nie? Nie, o tym godomy, nie? Że no. Byłaś taką wygaszoną, ale... Czy zauważyłaś, że to jest trudne zadanie połączenie jakby produkcji, za które też w jakiś sposób byłaś odpowiedzialna, bo Kaś w głowie miałaś to wszystko i przelałaś to na wizję i czy Jasiu musiali, czy realizator wasz, czy ktoś musiał to wszystko potem pozbierać do kupy, ale czy jest to proste połączenie takiej właśnie bycia takim producentem i za chwila obrócenia się i bycia gwiazdą? To jest zadanie bardzo trudne. I ja nie wiem, czy ja sobie do końca z tym poradziłam. Starałam się na pewno. To byś musiał zapytać wszystkie osoby, które w tym projekcie uczestniczyły. Starałam się zrozumieć każdego. Tylko wiesz, to jest też tak, masz napięty czas, coś tu się dzieje, coś na zapleczu, a ten to, a ten tamto, a ten siamto i jeszcze teraz musisz to wszystko skumulować do siebie, no właśnie, żeby pasowało i jeszcze każdy z nich ma zupełnie inną osobowość, nie? Ale jest jeszcze następna rzecz. Za chwilę musisz zrobić dwa kroki do przodu i stanąć w świetle tych reflektorów i powiedzieć dobry wieczór i wyglądać jak milion dolarów. To nie jest chyba proste zadanie. No nie. Jest jakaś recepta na to? Jak ci się to udało? Wiesz co, kiedyś na studiach, jak byłam, no zaczynałam studia, byłam wtedy jeszcze piękna i młoda, i powiedział mi taki profesor takie słowa, że mniej więcej to tak brzmiało, że jak wchodzisz na scenę, to choćby ci się dom spalił, choćby ci się wydarzyło najgorsze nieszczęście świata, to zostawiasz to na schodach do tej sceny. I wiesz, ja wtedy sobie tak myślałam, mówiłam, co on gada, nie? Że w sensie, że no Boże złoty, no jak można, nie? Uwierz mi, można. Jest taka jakaś magiczna granica, przekraczasz po prostu, robisz ten krok na scenę, zostawiasz wszystko. Tam jesteś tylko ty, muzyka i publiczność. Od ciebie zależy, czy ta publiczność to przyjmie i ja mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że ta publiczność na tym koncercie to przyjęła tak, jak ja chciałam. A wiem to, bo dostajemy cały tydzień taki odzew, on naprawdę nie ustaje i on nie milknie. To nie jest tak, że pierwsze dwa dni, wiesz, był huk i nagle cisza. Teraz cisza, tylko cały tydzień ja non-stop, słuchaj, ludzie do mnie dzwonią, którzy przyjechali z najodleglejszych też miejsc, wrócili do domu, oni teraz, wiesz, to analizują, mają porobione zdjęcia, gdzieś tam ktoś też nagrał filmiki, gdzieś tam wrzucić, się pochwalić właśnie w ten internet, tak jak zauważyłeś, i wyobraź sobie, wyszukują mój numer telefonu i chcą choćby chwilę porozmawiać, nie? I dowiaduję się, że kogoś tam dotknęłam wręcz do żywego emocjami, że ktoś tam się rozpłakał, no to wiesz, to są takie emocje, że tego się nie da w żaden sposób ani nauczyć, ani jakoś wymusić w sensie na publiczności. To po prostu się albo ma, albo nie. Albo się to czuje, albo nie. I jeżeli ktoś, kto był na tym koncercie i przeżywał takie emocje, a wiem, że były takie osoby, to jest chyba spełnienie marzeń każdego artysty. Czyli skoro jest taki odzew, to śmiało można powiedzieć, że te dwie role producenckie i osoby występującej, tej gwiazdorskiej, udało ci się połączyć. To ty powiedziałeś. Ja jestem krytyczna co do tego, ja uważam, że mogłam może się z niektórych ról jeszcze lepiej wywiązać. Bardziej chodzi tutaj o tą produkcję koncertu. Mogłam może się jeszcze bardziej do czegoś przyłożyć, natomiast... Doba mojej na 24 godziny. To też prawda, ale cieszę się z jednego, że jakoś to wytrzymałam i że wszyscy ludzie na zapleczu wytrzymali ze mną. Państwo też, że wytrzymcie, bo już za chwilę o trendach i nowościach właśnie z Dorotą.